Dzień dobry. Polskich naukowców nauczono w czasach rozbioru, że Niemcy to starożytny naród, a my Polacy to dzikusy, które zeszły dopiero z drzewa po chrzcie Polski w roku 966. Żeby utrzymać to kłamstwo, uznano wszystkie bez wyjątku polskie kroniki przedrozbiorowe w liczbie ponad 30 za niewiarygodne. I historię Polski opiera się całkowicie na tym, co nauczyli nas Niemcy w czasach rozbiorów. I nie ma żadnych dokumentów źródłowych na taką krótką historię Polski. Żaden dokument historyczny takiej bredni nie powtarza. Tymczasem, według zgodnych świadectw nauki, państwo niemieckie powstało dopiero w roku 955 po zwycięstwie Ottona I nad Awarami na polu lechowym nad rzeką Lech w Bawarii. Bitwa na lechowym polu była jedną z największych bitw średniowiecza. Dzięki zwycięstwu nad Awarami Niemcy założyli swoje państwo, którego wcześniej nie było. Awarami, którzy przywodzili lechowickiej koalicji, dowodzili wodzowie z Węgier, więc historycy uznali, że to bitwa Węgrów z Niemcami, zapominając, że według polskich biskupów i arcybiskupów Awarowie byli jednym z plemion lechickich, a kopce naszych królów bogów z Krakowa, Krakousa i Wandy mają pochodzenie awaryjskie, o czym zrobiłem mój pierwszy film z serii Starożytni Polacy. Lechowe pole i rzeka Lech są w Bawarii i te antyczne nazwy utrzymały się do dziś, pomimo tego, że od ponad 1000 lat tereny te należą do Niemców. Niemcy nazywają bitwę, która jest początkiem powstania państwa niemieckiego, bitwą na lechowym polu nad rzeką Lech, a Węgrzy bitwą pod Augsburgiem. Stare mapy i kroniki historyczne mówią wyraźnie, że żadnych Niemców ani Dojczów, Niemcy sami nazywają się Dojczami, a nie Germanami, nie było w Germanii we wczesnym średniowieczu, a byli tam już Polanie, Wandalowie, Lechici i inni Słowianie. Nazwa geograficzna jednej z głównych rzek Bawarii ustaliła się długo przed bitwą na polu lechowym, a nazwa terenów miała ścisły związek z przybyciem na lechowe pole i wzięcie w swoje posiadanie Bawarii, praojca wszystkich Lechitów i Polaków, Lecha. Tak opisuje to w rocznikach arcybiskup Lwowa Jan Długosz w rocznikach. Lech zatem, pożegnawszy brata młodszego Czecha, ruszył z drużyną całą, taborami i dobytkiem, a gdy przebył góry i lasy, które po staremu hercyńskimi się zowią, a wokół Polski i Czech odgradzają, znalazł kraj obszerny i w nim osiadł i na wieczyste sobie i potomkom swoim dziedzictwo go przeznaczył. Tyle Długosz. Hercyńskie lasy są na południowy zachód od Bawarii. Taka była granica Polski za Lechitów. Germania to nazwa rzymska i stosunkowo młoda, tak jak Imperium Rzymskie. Starożytni Persowie i Grecy nie znali tej nazwy. Persowie nazywali Lechitów Lechistanem, czyli państwem Lecha. Znalazłem w kronikach perskich aż dwie wzmianki, że to federacja Lechistanu pokonała wojska Cyrusa i Dariusza Wielkiego. I nazwa ta Lechistan dla Polski utrzymuje się do dziś w Persji i jej spadkobierczyni Turcji.
Stan znaczy państwo, a lech to imię. Państwo i imię to Lechistan. Grecy nie używali nazwy Lechistanu, a Scytowie i Scytowie królescy na określenie naszych przodków. Persowie bowiem podają, że to Lechistan pokonał Cyrusa i Dariusza Wielkiego, a 100 lat później, w V wieku przed Chrystusem, Herodot w dziejach opisuje, że to Scytowie zmasakrowali milionowe armie perskie. Gdy panowanie nad światem przejęli Rzymianie, nadali Lechitom i Lechi swoją rzymską nazwę – Germania. Rzymianie całe tereny zamieszkałe przez Słowian nazywali Germanią, a Germanie, czyli Lechici, zaczęli nazywać się Słowianami dopiero po serii słynnych zwycięstw nad Rzymem i po zniszczeniu tego imperium. Tak jak naszymi przodkami są Lechici, tak przodkami Niemców są Alanowie lub Alani. I o nich nikt nie słyszał, gdy Lechici niszczyli Rzym. Tacyt w opisie Germanii podaje, że zanim oni zaczęli nazywać tereny Germanią, mieszkały tam cztery główne ludy. Wandaliowie, Marsowie, Swebowie i Gambrowie. A Wandaliowie to przecież Polacy, czyli wyślanie od słowiańskiej nazwy Wisły. Wandali, niemiecko-rzymska nazwa Wandali jako Wisły przyjęła się dopiero w wieku XIV. Co ciekawsze, Tacyt opisuje, że praojcem, twórcą i założycielem ludu Germanów był grecki bóg Manus, po rzymsku Janus. Tego boga wykopano w osiedlach Lechitów na Pomorzu, ukrytego pismem, którego według uniwersyteckich oszustów Lechici nie posiadali i każdy może go zobaczyć w muzeum. Tacyt pisze, że ten Janus miał trzech synów, od którego wywodzą się wszystkie plemiona germańskie. Tacyt podaje rzymskie imiona tych synów i nic byśmy z tego nie zrozumieli. Całe szczęście, że o tych trzech synach greckiego boga Janusa pisze też biskup Boguchwał w Kronice Wielkopolskiej na stronie 40. Otóż powiadają, że ci panończycy nazwani tak od pana wywodzą się, jak mówią, od Janusa, potomka Jafeta. Pierwszym z nich miał być ów potężny książę Nemrod, który najpierw zaczął ujarzmać ludzi, braci swoich i zmuszać do posłuszeństwa wobec siebie. Z tych więc panończyków pochodzili trzej bracia, synowie pana, władcy panończyków, z których pierworodny miał imię Lech, drugi Rus, trzeci Czech. Ci trzej, wydawszy potomstwo z siebie i ze swego rodu, opanowali Germanię. Dzisiaj Germania została zniemczona i nikt już nie pamięta, że w Bawarii na terenach niemieckich aż do Łaby mówiono po polsku. Jednak jeszcze pod koniec XV wieku tak za swego życia opisuje sytuację polskości w Germanii Jan Długosz w Rocznikach, strona 7. Przeszły zaś rzeczone ziemie i powiaty słowiańskie wraz z grodami i miastami w ręce Sasów, Westfalczyków, Holendrów, Fryzów i innych narodów niemieckim językiem mówiącym, a książęta owych krajów, dostojnicy i panowie szlachta ustąpili z czasem Niemcom, albo od nich wytępieni zostali. Jednakże po wsiach i osiadach włościańskich mieszkają do dziś Słowianie, rolnicy, nie umiejący mówić innym, jak to tylko polskim językiem, lubo już zepsutym i mieniącym się różnością narzeczy. Wpadła mi ostatnio w ręce ilustracja do modlitewnika Ottona III, zatytułowana Zjazd w Gnieźnie, rok 1000.
Ilustracja pokazuje chrobrego w diademie cesarskim i składających mu hołd lenny, królów, gotów, wandali i hunów. Naukowi oszuści próbują nam wmówić, że to Otto siedzi na tronie. My wiemy jednak z licznych opisów, że Otto przywiózł tylko z sobą diader cesarski z Rzymu, którym koronowano chrobrego, a nie Ottona. Katolicka nauka zrobiła z Polaków naród owiec i baranów. Polacy nie chcą nic wiedzieć o swojej dumnej przeszłości, dzięki której Lechitów nazywano Sławianami od Sławy, co z czasem przerobiono na Słowianie. Kazimierz Wielki, używający tytułu Rex, czyli król, postawił wspaniały grobowiec chrobremu. Motto na grobowcu po łacinie zaczynało się tak: Hic jace in tumba princeps, w tym grobowcu spoczywa cesarz. Rex po łacinie znaczy król, a princeps cesarz. Mamy dobry opis Galanonima i świetny, wyciągnięty z archiwów kościelnych przez arcybiskupa lwowskiego Długosza. Długosz opisuje szczegółowo całą koronację z namaszczeniami, a także szczegółowy opis podpisanych wtedy porozumień o podziale Europy pomiędzy Polskę i Niemcy. Link do świetnie opisanej koronacji chrobrego na cesarza i wyprawy po tron cesarski Karola Wielkiego jest pod filmem. Wystarczy kliknąć i każdy może się przekonać, jak wyglądała koronacja w świetle opisów historycznych. Ogłupieni przez katolicką naukę ludzie nie rozumieją, że Lechia to było starożytne imperium, a Niemcy to nowy kraj, który powstał dopiero w roku 955. W roku 1000 Otto III, jako władca nowej, jeszcze nieugruntowanej potęgi, ale mający w swym posiadaniu Rzym, centrum nowej religii, dostarczył chrobremu diadem cesarski w celu zjednania sobie potężnego sąsiada i wciągnięcia go w strefę nowej religii. Otto III występował jednak w stosunku do chrobrego jako słabszy do starszej, ugruntowanej potęgi. Dlatego też, gdy Otto z Chrobrym razem wybrali się otworzyć grób cesarza rzymskiego Franków, Karola Wielkiego, to Chrobremu przepadła relikwia najcenniejsza, tron cesarski Karola, na którym Chrobry sprawował władzę od roku 1000. Dziękuję.